Tutaj jest masakra. A kappa, zobacz, wzięło T32. No właśnie, kappa również zaserwowało dwa heavy tanki, więc to jest coś troszkę ciekawego. Tego typu rzeczy rzadko się widuje na kopalniach. Tak, macie dwóch więcej. Życzę powodzenia, mimo właśnie nierównych składów. Tak czy inaczej, mamy nadzieję, że będzie tutaj fajne starcie. My Revenge powinno się tutaj odkuć troszeczkę za ostatni fail, gdzie w złocie dla zuchwałych odpadł już chyba na 1.16 czy 1.8. Nie pamiętam teraz dokładnie, ale w każdym razie zaraz na samym początku turnieju troszkę im się tam sytuacja pokomplikowała. No ale przejdźmy teraz do pojedynku z kappą. My Revenge, jesteśmy właśnie na tej drużynie. Widzimy tutaj ekipę Best Driver. Przypominamy, trzymamy kciuki za jego zdanie prawka, żeby ta Dokładnie. kolejna próba w końcu wypaliła. Dokładnie, słuchajcie, tutaj Mirek wam próbuje coś powiedzieć, ja troszkę przyspieszę tempa, dlatego że chciałbym wam powiedzieć, że po stronie broniących, czyli po stronie My Revenge są 303, 3 T54 i T37, natomiast po stronie Kappy mamy ISA 3, T32, 4 T54 i 59-16, tak, 59-16, dobrze widzicie i teraz możesz powrócić do mówienia. Dziękuję Ci bardzo za przedstawienie zespołu. W każdym razie, jeśli chodzi o dotychczasową rozgrywkę, jest to całkiem fajna sytuacja, ponieważ My Revenge z jednej strony złapało przeciwnika na wyjeździe, udało się Ojrzenosowi strzelić jedną pigułę. Zostawili tutaj te 32 na suporcie, natomiast z kolei Kappa odwdzięcza się całkiem fajnym zagraniem na Kappa numer 1 i próbuje teraz objeżdżać z drugiej strony. To jest całkiem fajną sytuacją, ponieważ tam jest tylko Mieciu, Kiełbasa i Kat 2, natomiast reszta zespołu, jak widzimy, jest porozrzucana. Więc jeśli by tam 5-4 zaszaleli panowie z Kappy, to My Revenge miałby mały problem. Dokładnie, natomiast zobaczcie, jak jest, są porozłożeni, prostawiani obrońcy. To nie jest typowe rozłożenie. Nie ma nikogo praktycznie pod G6, pod górką, która by świeciła. Natomiast reszta czołgów jest rozłożona wachlarzowo. I w tym momencie czołgi przeciwnika, czyli drużyny Kappa, zbliżają się do Kappa numer 1. Powolutku, ale sukcesywnie. Tak samo zajęta cała górka, więc to jest bardzo, powiem szczerze, ryzykowne rozłożenie. No, mnie zainteresowało też to, że Piechut jest na lajcie, natomiast Best Driver przyjął rolę ciężkiego czołgu. Z reguły właśnie Best Driver zajmował się tam rozkładaniem taktyk. Widać, że troszkę się to pozmieniało, aż muszę się podpytać, czy Mikmak przyjął jego rolę, czy jak tam się sytuacja wygląda. Ale oba zespoły o dziwo strasznie się porozjeżdżały, jeśli chodzi o ustawienie czołgów. Generalnie, jak do tej pory widywało się na różnych turniejach e-sportowych, drużyny się dosyć starały skondensować i razem jedna koła drugiej maszyny jechać. Tak, tutaj widzimy dosyć nietypowe rozgrywki. Aż dwa czołgi na przykład na wyspach ustawione są, jeśli chodzi o drużynę My Revenge, tak samo z tyłu support Mario oraz Mikmak. Natomiast Best Driver Mieciu supportuje tak jakby prawą flankę. Chociaż a zobacz, tam jeszcze jest Kadawo, przepraszam, ale Kadawo i Mieciu Kadawo supportują no. Właśnie prawą, natomiast Best Driver tak jakby obserwuje, co się dzieje na środku. Natomiast widzimy już powoli, że Kappa ma pomysł na atak na właśnie Kappa numer 1. Pamiętajcie, drużyna My Revenge tutaj się broni, więc dla nich zostanie na takim pułapie 7 na 7 maszyn jest jak najbardziej na korzyść, ponieważ gdyby tak starcie się zakończyło, to oni po prostu dostają jeden punkt. Musi tutaj strona Kappy zaatakować. I widzimy, że chyba w tym momencie następuje właśnie wyjazd. Dokładnie, jak najbardziej. Przepraszam, Mirku, jakbyś mógł dalej jasne, dokończyć, w każdym ale razie tutaj widzimy tutaj, zajął że się właśnie. Matolino właśnie wjechał swoim 59 na Kappa i zaczyna już okupację powolutku, ale w końcu to tylko o to chodzi, żeby zająć przeciwnika. I widzimy, że tutaj Mieć bardzo ładnie został wyspotowany i oberwał kilka buł. Ma tylko 500 punktów HP i drużyna My Revenge ma mały problem. Stara się przegrupować. Widzimy tutaj przejeżdżające 54, więc Mikmak dojeżdża do Kadowo razem z jeszcze jednym sojusznikiem. Natomiast co się dzieje? Chłopaki tutaj z drużyny Kappa Team kompletnie olali sytuację. Wykorzystali to, że ekipa My Revenge się przegrupowała i starały się jechać teraz przez wodę. Wyciągnęli tutaj kampiące
dwie maszyny z wody i widzimy tutaj piecha, który będzie musiał uciekać i chyba nie udało się mu. Więc tutaj sytuacja jest już powoli coraz mniej ciekawa dla My Revenge, ponieważ tutaj 54 będą wjeżdżać na kapa numer 2 i tutaj widzimy cały czas z jednej na drugą, cały czas przejeżdżają i z trzeciej Mieciu Kiełbasa już jest mocno oklepany, ale z kolei tutaj Wielki pilnuje z górki na te 32 przejazd, więc tutaj wow! No to było. Kolejna maszyna drużyny My Revenge obrywa, więc to wygląda już powoli źle. To już powoli wygląda źle dla My Revenge. Kapo na razie całkiem ładnie to rozgrywa. Te przygrupowania taktyczne, mimo że gdzieś tam dostają jedną czy dwie pigułki, to w końcu mimo wszystko wyprowadzają ładną przewagę. Mają 7500 punktów obrażeń, natomiast po przeciwnej stronie My Revenge mają już tylko 5700. Mamy rush lightów, słuchaj. Mamy rush lightów. I w tej chwili Kadda dostał w amunicję, od razu naprawił. Wyjeżdża kolejny czołg przeciwnika. Znowu Kadda dostaje, już tylko 20% mu zostało. Mikmak go zasłania. Mario też w tym momencie tutaj wyjeżdża. Słuchajcie, będzie, jest 1-1. Zobaczymy, kto pierwszy zginął. Tak, pierwszy drużyna przeciwna atakująca czołg zginął. W tym momencie Never przepycha się razem z Mario i z Mikmakiem. Więc tutaj po kolei gaszone, ale to już jest dogorywanie obrońców, słuchajcie, dogorywanie. Mikmak został jako ostatni. I czy będzie, tak, jest jeszcze jeden frag, zostało 20%, 7%, słuchajcie, i no, jeszcze chwila, słuchajcie, i są dożynki, tak, są dożynki. W tym momencie drużyna atakująca wygrała pierwszy mecz. Zgadza się, no tutaj przyznaję, My Revenge mnie zaskoczył osobiście, sądziłem, że zagrają o wiele ciekawiej, natomiast dali się złapać na te zagrywki lewo-prawo i na razie pretendent do obrony tytułu numer 1, jeśli chodzi o aktualną tabelkę, dostaje łomot w pierwszym starciu, ale pamiętacie, jest best of five, więc jeszcze co najmniej dwa starcia musiałby wygrać kappa, żeby przejść do finału, więc na spokojnie. Dokładnie, bardzo dobra rozgrywka, bardzo dobre rozegranie kapy. Ja już muszę sobie zapisać ich, bo rzadko ich widziałem, powiem szczerze, i jeszcze nie jestem przyzwyczajony do tej drużyny. I teraz zauważcie, że drużyna defensywna wzięła sobie M44. Postanowili zaryzykować i wziąć artylerię, ale szczerze obawiam się. Atakująca. Chłopaki atakują. Jest best of five, jesteśmy fast drivers, które się broniło. Tak, no coś się znowu... Powinien być dev. No, a jest atak, się zbanglało babki znowu. Ja muszę też, sprawdzasz to, rozumiem, czy jest best of three, czy best of five, tak? No, powiem ci, że jest na pewno best of five, bo mam aktualnie podgląd na tą rozpiskę. I defensywa powinna być wciąż. Dopiero w trzecim starciu jest zmiana. No właśnie. A więc tutaj, no zobaczymy. Zobaczymy, no, jak to się wszystko ustawi. I nasz misterny plan poszedł w... No nie, no to tutaj strona atakująca z artylerią, to powiem szczerze, że ja współczuję My Revenge. Znaczy, wiesz co, widzieliśmy już kilkakrotnie drużynę atakującą z artylerią, no nie mów, może będzie dobrze, zobaczymy, może będzie dobrze. Tutaj w tej no chwili zobaczymy, jak to rozegrają oczywiście panowie z Cup Teamu, ale tutaj Kapo ma teraz automatyczne sugestie, że jest jedna przewaga jeżdżącej maszyny, więc jak uda się im dorwać gdzieś przeciwnika, no to warto w niego wjechać i go rozgromić, o ile artyleria nie sprzeda się w jakiś cudowny sposób. Strzelając, załóżmy, za, nie wiem, pełnego czołga czy coś w tym stylu. A będzie ciężko. No nie wiem. No ja tutaj w tej chwili jestem na miejscu, gdzie jest Moju. Sobie będę obserwował, jak on będzie sobie strzelał w tym momencie, bo powiem szczerze, tu to jest dobre miejsce do ostrzeliwania właśnie tych wszędzie skampionych ludzików. Drużyna atakująca My Revenge w tej chwili jest na górce, słuchajcie. Czyli ma pierwsze, najważniejsze miejsce, czyli górkę, jeżeli chodzi o tego typu gry. Drużyna broniąca się, czyli Kappa, jest podzielona pomiędzy sektorami K4 i K5, tam gdzie zazwyczaj te deki stoją. I o, już poszła pierwsza. Wow! Za 700! Wow!
Oj, dobra, oni chyba już nie będą narzekali na tą artylerię. Ale zobacz, jak długo mierzył. No, jak długo mierzył. To jest, ale niestety, jeszcze 5 minut tylko, więc ta artyleria to jest. No, powinna szybciej tutaj reagować i szybciej celować i strzelać. Zobaczymy, ile zada tych damage'ów tak naprawdę. Jeżeli zada przynajmniej 1800, to będzie bardzo, bardzo dobrze. W tym momencie widzimy jakieś przetasowanie. Mario wjeżdża na wysepkę. Kontrę mamy też w tej chwili, dwa lighty, trzy lighty 59-16 też wjeżdżają na wysepkę jako kontrę. No, Kappa dostała informację, że Arta wstrzeliła się w ich zawodnika, w Kevina, więc automatycznie wiedzą, gdzie jest ich jego lokacja, więc to po prostu jadą ją uciszyć. A Mario, szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy sobie poradzi właśnie z obroną. To będzie zdecydowanie za mała siła ogniowa, żeby uchronić Modżu przed stratą. No i widzimy, że teraz właśnie Mario zostanie dobity na szybko. No i artyleria też już niewiele mu pomoże. Znaczy nie, Artyleria no, za chwilę zginie jako kolejna. strzeliła artyleria za 270, natomiast no, to jest oddanie za free czołgu. No, sorry, wybacz. No, Niestety. zdecydowanie. Zdecydowanie to nie o to chodziło. Widzimy, że tutaj O, Matolinio 59, wyjeżdża. tak. 59 wyjeżdża po artylerię, żeby sobie ją do... Matko kochana, widzieliście to? Czy wy to widzieliście? Wysłali 59, żeby dobiła, żeby wzięła swojego fraga i co? I ten frag właśnie się sam sfragował. O To matko było. kochana, Ale mamy co tu już się 2 do dzieje? 2, słuchajcie, w tym momencie. Jest! Słuchaj, jeszcze raz strzelił. Tutaj M44 dość dobrze jednak sobie radzi. No więc zobaczymy, co z tego wyniknie. Jest na razie 2 do 2. Nie wiem, jak tam w HP wygląda w tej chwili. Sytuacja Och! jest 4700 na korzyść drużyny właśnie Kappy. Bo niestety, ale dwa czołgi ciężkie drużyny atakujące, miała być broniąca, zostały zdjęte, co by nie mówić. W tym momencie piechu dostał znowu też potężne buły, tam jakieś jest zawirowania, to nie wiem, ty to opowiedz, bo ja byłem na arcie w tej chwili. No, widzimy tutaj, że Piechus właśnie wjechał zresztą drużyny Mi'kmaqem oraz Katavona i Sy3. Artyleria niestety nie trafiła w Matucha, więc Kappa na razie ma dosyć dobrą sytuację. Widzimy, że tutaj 54 będą musiały się suportować i będą się klepać z heavy tankami. To nie jest dobra sytuacja, ponieważ heavy tanki mają o wiele lepszy pancerz, o wiele więcej HP. Natomiast widzimy, że tutaj powoli zostają na ogrzyskach. Piechut i Katavo praktycznie jest na hita od każdego z Sy3. Natomiast Mi'kmaq zostawia swoich sojuszników i ucieka na wyspę. Też Modżu musiałby tutaj naprawdę zacząć strzelać chyba APK-ami prosto w twarz każdemu z zawodników Kappy, żeby jakoś jeszcze odratować tą sytuację, ponieważ wygląda to niestety źle. My Revenge chyba na tą chwilę można powiedzieć, że już przegrało drugie starcie. Widzimy tutaj Silasa, który jedzie po artylerię, walcząc w międzyczasie z 54. No, czy uda się? Uch, Udało się! Kap stało się. Davos zgasił jednak 54 Kappy. Pamiętajmy, wielkie znaje o parach na dobicie. Ojrzej Nos musi co najmniej raz. A jednak Kat Davos się niepotrzebnie wychylał. Mógł wystawić Mi'kmaqa. Nie wiem, czemu tak bardzo się śpieszył i czemu nie zostawił swojego sojusznika. No ale trudno. Widzimy teraz Modżu, który będzie musiał naprawdę wykazać się swoją celnością. No i nie wiem, na co czeka Wielki. Jorzejnos, znaczy wróć, nie wiem, na co czeka. No wiadomo, na co czeka. Oni się bronią, więc nie pomagają swoim zawodnikom. Po prostu chcą zachować status quo tej walki. I szczerze powiedziawszy, no na razie My Revenge będzie miał duży orzech do zgryzienia, jak podejść do tego starcia. Widzimy Jorzejnosa, który będzie chyba snajpił na Mi'kmaqa, ale w międzyczasie T-54 Wielki trafił, wyspotował i trafił właśnie Modżu. Moju. Modżu? Modżu. Moju. Dobra, czyli po polsku Moju. czytamy. Tak. Spoko. Mojo właśnie mi się zawsze kojarzy, Steel Mojo z Kazny, więc... Tak, już o tym rozmawialiśmy wielokrotnie zresztą, ale czasami masz słabą pamięć, więc tutaj Oj tak. przypomnę moju. Natomiast słuchajcie, mamy w tej chwili 3 do 1, jeżeli chodzi o same czołgi. Czołgi przeciwnika są na dobiciu. Natomiast Mi'kmaq ma T54, która ma w tym momencie 80% życia i tylko 46 sekund, więc musi albo jechać na Hama do przodu i próbować coś tam powystrzelać, pospotować, albo przegrają i będzie 2 do 0. Niestety. Mamy No, jeszcze 30 sekund. ciężko będzie frontalnie coś ugrać tutaj.
Mikmakowi. Widzimy, że tutaj każdy z zawodników się rozjechał. Wielki jest schowany 54 na rogu K8, K9, przepraszam. Natomiast Matuch oraz Orzejnos bronią się również w odległych pozycjach. No ale tutaj no, Mikmak, no cóż, nie ma za bardzo co do powiedzenia. No, zostało 7 sekund do końca walki i ma kappa, będzie po prostu dzięki obronie wygrywa to starcie. Tak. Poza tym, o, dokładnie. Poza tym, no niestety muszę to powiedzieć, ale Kappa znowu pokazała to, że jest lepsza na tej mapie, co by nie mówić. Trzymam kciuki, żeby jednak ten pojedynek się nie skończył tak szybko, żeby jeszcze jedno przynajmniej starcie było przed nami. Mam nadzieję, że teraz My Revenge wyrówna, raczej wyrówna, zdobędzie przynajmniej jednego punkcika. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Szczerze powiedziawszy, na razie na Kappa lepiej się zaprezentowała w pierwszym i w drugim pojedynku. To jest fakt, niestety. Niestety, stety, oczywiście, no, jesteśmy bezstronni, prawda? To jest taki ogólny frazes, że Ej. Kappa ładnie tutaj zagrywała. Ja już mam wiadomość, kto jest w finale. W finale na pewno jest i nie ma mocni. 3 razy zostali zwycięzcami w walce z Oreo Team. 3 razy, ładnie, bardzo ładnie. No, 3 do Tutaj na 0. razie może być podobnie, jak będzie 3-0 dla Kappy. No, to też by było zdziwką, no bo przecież to jest topowy team, My Revenge. Mogą mieć zły dzień. O! Każdy może mieć gorszy dzień, no taka jest życie, prawda? Widzimy na razie w każdym razie, że My Revenge podjeżdża pod Hila, ale dokładnie to samo zachowanie jest po stronie Kappy. Każdy czeka, kto się wychyli i kto dostanie pierwszy bułę. Skorpion ryzykuje. Ups, ups, skorpion, skorpion! Będzie bolało! Co on zrobił? Ja nie A wiem, co on robił. nie, zrobił podjazdówkę, na szczęście zdążył, akurat dokładnie w tym momencie timingowo się to złożyło z tym, że panowie odjechali z kapy i nie oberwał żadnego zestawu plomb. No ale nie zmienia to faktu, że chyba nie wjeżdża dalej. Nie, Mikmak, zostaje Mikmak wysłany. No, całkiem rozważne zachowanie. Te wszystkie dwójkę lepiej się sprawdzi. Dokładnie, słuchajcie, w tym momencie, jeżeli widzicie totalny chaos, to niby jest prawda. O, w tym momencie Siles zarwał, widzę bułkę. Natomiast drużyna Ale za atakująca, zero, jak rozumiem. nie, 73% mu zostało, chyba 79%. Siles zarwał Ja z mam full kapy. HP. No, u Silesa? Dobra, teraz mi wskoczyła informacja, jakiś delay miałem dziwny. No. Dlatego jest las dwóch, o a nie jeden. Dobra, słuchajcie, krótko mówiąc, drużyna atakująca będzie się w tej chwili przygotowała na atak na kapa numer jeden, dlatego że drużyna kapy jest rozłożona praktycznie tak samo jak drużyna My Revenge w pierwszym meczu. Prawie tak samo. No to są takie miejsca, które są mocno charakterystyczne, więc tutaj nie ma co wymyślać tak naprawdę. Górka zajęta przez T32, na którym siedzi Mikmak. I tam jeszcze jeden z drużyny siedzi, Kadawo, natomiast na Kappa na 59-16 siedzi Matolin. I już mamy tak, już mamy wiadomość, że kap numer jeden będzie kapowany. Masło maślane, słuchajcie, sorry, ale no jeszcze polskiego, jak można to po polsku nazwać? No nie wiem. Okupowany, opanowywany. Opanowywany, tak. A kap? Baza chyba można powiedzieć, co? No bo, ale to nie jest baza. Niech będzie kap. Jest kap opanowany już numer jeden. Próba tutaj recapa, ale nieudana. Zostało 41 sekund, 43. I teraz będzie tak, słuchajcie, chłopaki postanowili spróbować wjechać. Jest reset, jest reset. Będzie próba wjazdu na górkę, słuchajcie, tych lightów. Coś zginęło, co to zginęło? Moju się wystawił, T37. Ja już sobie tam zobaczę. Nie zobaczę sobie, jak on tam był. Nie wiem, czemu on zginął. No, był Nie. wystawiony chamsko na tarczę dla Bezrawera, więc to było całkowicie zachowanie przemyślane ze strony My Revenge. Oni poświęcili jeden czołg, żeby po prostu Bezrawer Ale miał spokojnego pięknie. hold-downa. Ale pokazujesz to, jak ładnie? Tak. To było przemyślane bardzo ładnie. I mamy teraz w tej chwili push na górkę.
No i mamy problem Micmaca, bo Micmac w tym momencie zostanie praktycznie objechany przez bandę 54 i nie ma żadnego supportu ze strony swojej drużyny, więc praktycznie jeden heavy tank zostanie tutaj oddany, chociaż z kolei widzimy, że Kevin również jest mocno oklepany, więc prawdopodobnie chyba zostanie ściągnięty. O Jezu, jeszcze Skorpion z Kaddawo wjeżdżają, żeby ratować sytuację, która już jest przegrana. No nie wiem, to jest głupota. Skorpion widzimy, że teraz bardzo mocno obrywa i jednak się udało im zniszczyć jednego zawodnika, więc 54 jednak My Revenge wypędziły drużynę kapy i teraz będzie problem miał Best Driver, ponieważ Best Driver cały czas kapował i isy trzecie na niego zjechały, więc muszą się teraz jakoś ładnie skondensować i razem rozegrać. Widzimy, że tutaj 54 i 54 odjeżdżają, więc teraz panowie z My Revenge powinni wyjechać, wykorzystać tą sytuację, ponieważ jest tu przewaga punktowa całkiem spora dla drużyny My Revenge, jednak tego nie robią i nie wiem, czy to się poniekąd nie zemści. Best Driver tutaj został pozostawiony przez swoich sojuszników i poniekąd będzie za chwilę dogorywał. No, 54 zamiast jechać tutaj, wykorzystać przewagę liczebną, oni się będą gonić z 54. No, Kappa jak na razie całkiem ładnie wyciąga cały czas swoich oponentów i całkiem dobrze to wychodzi. Jak to teraz rozegrają? No, panowie z My Revenge musicie zacząć działać. Bez drivera trzeba jakoś pomóc. No, teraz już jest czas na frontalne wyjazdy, pokazanie kto jakiego ma skilla. Jest 3400 przewagi dla Kappy i My Revenge, jeśli chce wygrać, musi zacząć tutaj po pierwsze bardziej szanować swoje maszyny, a po drugie lepiej fokusować target. Na razie się udaje zniszczyć wielkiego i w tym momencie jak to dalej się podoba... Amurak! Amurak! Aż to było dobre! Jakież to było smaczne i wyborne. No to powiem szczerze, że teraz troszkę się role odwróciły. I ja dzięki temu Amurakowi ten hapsy tutaj wykorzystały... Teraz My Revenge ma przewagę całkiem ładną i sporą. Zostaje Ożenio zdobity i został tylko Matuch na isie trzecim, który ma trzech oponentów. No i Matolino, sorry, ale musiałem. Sorry, musiałem. No i mówiłem, że teraz sądzę, że jest szansa, żeby My Revenge przynajmniej jednego punkcika ugryzł i to się dzieje. Tak, tak. Bardzo ciekawa rozgrywka, natomiast powiem szczerze, w pewnym momencie powstał totalny chaos. Za późno według mnie My Revenge zrobiło pusha. Za późno ten Best Drive przez długie 30 sekund trzymał się i walczył z trzema czołgami nawet. Dobrze, słuchajcie, mamy już w tym momencie kolejny mecz. Po raz ostatni mamy kopalnię. Mamy podobny skład, czyli te 54 ISY 3 i znowu znowu drużyna My Revenge atakuje. Więc to w ogóle śmiech na sali jest. No sorry, ale Bapi dało ciała i to dość mocno. No jest to niesprawiedliwe, no słuchajcie, Mario napisał, że jest to niesprawiedliwe, jest niestety, no ale cóż poradzisz, no póki są testy, no to niestety tak bywa. Moim zdaniem to Bapi jest fajne i póki nie będzie banglało, to będą takie babole śmierdzące, no ale niestety coś za coś, potem już będzie łatwiej podobno. Mamy tak, tak, dokładnie, dokładnie. Mamy tak, Skorpion napisał, pewnie dlatego, że mamy lepszy seed, tak zostało wylosowane. Mamy podobne rozłożenie, czyli drużyna atakująca My Revenge zajęła już tutaj ustawienie, ustawili się i zajęła miejsce i ustawili się na górce, czekali czy będzie rush, nie ma tego rushu drużyny broniącej, więc już zajmują coraz głębiej górkę. T37 dość głęboko, na którym siedzi w tym momencie Moju. Świeci tam wszystkich chłopaków, którzy sobie jeżdżą po stronie południowej. Natomiast w tym momencie chłopaki odpuścili górkę i jadą naokoło na kapa numer 1. Czy będzie to samo ustawienie, czy nie? Zaraz zobaczymy, czy będzie właśnie kap numer 1 kapowany, czy nie. Drużyna kapa jest rozłożona wachlarzowo. Mamy w poszczególnych miejscach czołgi, nie jest to punktowo, jak zazwyczaj widzimy w Golden Series League, czy w troszkę niższych, więc no zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. 2 i 3 na górce. Ciekawie to się zapowiada. Mamy jeszcze 5 minut, słuchajcie, 5 minut tylko. Czy będziemy widzieli kolejny mecz, czy pożegnamy drużynę My Revenge, zobaczymy za chwilę.
Mam nadzieję, że będzie jak najdłużej, jak najwięcej też emocji. Więc na tą chwilę widzimy, że jednak nie jest kap numer jeden obrany przez My Revenge, tylko jadą jednak w stronę dwójeczki, czyli tego kapa nad wodą, gdzie Matolinio będzie cały czas ich spotował, więc za chwilę powinno się nastąpić przegrupowanie. I ciekawy mnie, czy Best Driver razem ze swoim drugim kolegą Skorpionem coś postrzelają, bo Matolinio już raczej powinien dać cynk, że coś się dzieje na wodzie. Już 54 widzimy, przejechały na południową zatoczkę. I teraz, jak to wykorzysta tą informację Kappa Team? No, zobaczymy. W tej chwili na razie ruchów nie ma Właśnie tutaj tak powiem szczerze, że zewnętrzno. jakby po prostu olali to. No, są, bo Albo są, nie ale widzieli. spoko, trudno. Albo nie widzieli 59-16, na którym siedzi Matiolino. Chyba nie za bardzo. Tak, słuchaj, on ich nie zauważył chyba. Nie ma opcji, żeby ich nie No nie zauważył. ma. No właśnie nie wiem, co się dzieje, powiem szczerze. A zobacz, w tej chwili drużyna broniąca się będzie kapowała numer jeden. Kapa. 59-16 został zdjęty i mamy kapa numer dwa w tym momencie. Oj, widzę, że będzie coś kiepsko. Nie wydaje mi się, żeby to rozdanie było Ale dobre powiem Ci dla szczerze, kapy. że tego typu zagrywki jeszcze nie widzieliśmy. Tutaj Kappa Team w całkiem fajny sposób obierze przeciwników. Te jest trzecie zostaną zaskoczone od tyłu. Natomiast cały czas ekipa 54 z My Revenge szykuje się na wyjazd ze strony spawna. Więc to wygląda całkiem fajnie. Best Driver w tym momencie dostanie 4 buły od swoich przeciwników. Ale Scorpion widzimy tutaj został jednak sfokusowany na pierwszy ogień. I widzimy, że tutaj dostaje jeden strzał za kolejnym. I w tym momencie został zniszczony. Best Driver jest cały czas na górce, ale powinien znieść jechać jak najszybciej, ponieważ no tutaj się sytuacja zaczyna szybko sypać. Wow, ale zestaw plomb nagle poleciał w stronę Best Drivera. Tutaj Best Driver próbuje zjechać, ale to chyba troszkę za późno. Tutaj widzimy, Matuch będzie obijany przez 54, ale Best Driver, no nie wiem, czy jeszcze tutaj coś pociągnie dłużej ten temat. Widzimy, że tutaj starał się pomóc jak najmożej, jak tylko mogą. Też wszystkie dwójka się broni całkiem dzielnie. Wielki tutaj dobija swojego oponenta. Nie, to jednak Mario był, przepraszam, Silas jednak był, dobijał właśnie Mikmacha, więc no szczerze powiedziawszy wygląda to troszkę nieciekawie, ale jeśli chodzi o sytuację HP-kową, Kappa prowadzi, ma 4500 na 2800, więc drużyna My Revenge ma mały problem. Musi tutaj wielki zostać dobity. Widzimy, że tutaj i trzeci w międzyczasie padł dobity przez drużynę Kappa Teamu. No tutaj Piechut w tym momencie nie, Kat dawał jednak, oddał ostateczny strzał. 6 punktów HP zostało zabrane. No i co, widzimy tutaj 4 na 4 maszyny, ale pamiętajmy, tutaj 54, Never oraz Kevin są praktycznie na fullu, natomiast drużyna już My Revenge jest mocno pobijana i to My Revenge atakuje, więc teraz mogą się bawić w kotkę i myszkę. Kappa może sobie jeździć naokoło. No i w ten sposób próbować wygrać. No tutaj, żeby My Revenge wygrał, dokładnie będzie musiał wjechać na tego heala. No i tutaj nie, oni nawet jadą, oni się już nawet nie boją. Oni w tym momencie starają się wyjechać na przeciwnika, ale zauważyli, nie zauważyli, że Kevin nie zna chyba gąsce w tym momencie, więc wow, ładny taran w tym momencie wszedł przez Nevera i teraz dopiero Kevin dojeżdża do reszty dużych zawodników, ale to chyba spokojnie już ogarnął. Według mnie Kappa nie jest w stanie chyba tego przegrać, chociaż widzimy tutaj cały czas My Revenge oddaje strzały, ale w tym momencie pada Piechut, no i został kadowo sam na Kevina oraz Nevera. Raczej spokojnie teraz zaczną sobie go oklepywać. Widzimy tutaj jeszcze delikatny taran za 30 punktów obrażeń. GG napisane przez Silasa oznacza tylko tyle, że My Revenge kończy dzisiaj przygodę, jeśli chodzi o walkę o finał. Pamiętajmy, że zawsze jeszcze zostaje szansa na trzecie miejsce. Dokładnie. My dziękujemy w takim bądź razie drużynie My Revenge. Mam nadzieję, że tym razem bez problemów. Troszkę zmieniliśmy stronę. Tym razem jesteśmy w Kappie. Już nie zmieniajcie, żeby sporo o tym być w My Revenge, więc jakoś mam nadzieję, że to przebolejecie. Zobaczymy, jak sobie poradzą panowie na obronie. Pierwsza obrona im nie wyszła, no ale zobaczymy, co teraz zaserwują ciekawego chłopaki od Best Drivera. Dokładnie, słuchajcie, jeżeli chodzi o drużyny, to niestety, ale po stronie My Revenge nie mamy arty. Wzięli T37, 2S3 i T54, natomiast Kappa wzięła dokładnie to samo, co w czym grała, czyli IS-3, T32 na wieżę. Ojrzenos razem z Silesem i z Kelvinem i z Neverem siedzi na T54. Matiolino natomiast na chińskim 59-16. I mamy w tej chwili drużyna broniąca robi rusha na kapa numer 1, natomiast 2 i 3 będą podjeżdżały pod górkę. Drużyna atakująca wjeżdża na samą górkę, słuchajcie. I jedziemy z tym koksem, co by nie mówić.
Drużyny się nie rozdzielają w tym momencie, wszyscy wiedzą, co mają robić, No nie, drużyny się i rozdzieliły właśnie. no, zobacz, ale zobacz, co się dzieje, zobacz, co się dzieje. Czy tak My Revenge będzie? Tak, robią rush od tyłu, słuchaj, zobacz, już w tym momencie gaśnie Faklogik. Zobacz, zobacz, co się dzieje, zobacz, co się dzieje. Tego się po prostu nie da opisać. No, szczerze powiedziawszy, chyba panowie zostali złapani tutaj w złym momencie, ponieważ drużyna podjeżdżała, rozdzieliła się i dopiero teraz wracają. 54 do góry Kevin i Never jednak troszkę chyba się spóźnili, chociaż cały czas wymiana ogniowa trwa, jednak przewaga jest po stronie My Revenge. Widzimy tutaj Kevin będzie mocno fokusowany przez zespół First Drivers, ale z kolei pada 54, na której jeździł Mario. No, widzimy tutaj całkiem fajnie tą wymianę ogniową prowadzą oba zespoły, ale chyba troszeczkę zaczęło to odrabiać Kappa Team. Widzimy, że tutaj 54 została, Never został zepchnięty, więc tutaj będzie problem, ponieważ T32 będzie musiała walczyć przeciwko czterem maszynom. Tutaj jedna lufa jest włączona z wymiany ogniowej, więc to było bardzo złe zachowanie Nevera, wyłączenie się z tej walki. Widzimy, że tutaj kolejna maszyna parła T32, więc tutaj zostały trzy maszyny na cztery. I jak to rozegrają? Kat Dawo jest na dopicie, ale on może cały czas strzelać. Natomiast już tutaj pisionki czwórki są mocno pobijane i zaczyna się wyjazd. I z trzeci Skorpion jest pełny. Best Driver również jest pełny. Mikmak pojechał do przodu, żeby jednak zaryzykować, ale sądzę, że już panowie z Fast Drivers tudzież z My Revenge aktualnie są już pewni swojego i jadą po swoje fragi. Widzimy Matulinę zaraz zostanie chyba stara na rozwalony. Nie, jednak się nie udało, więc prawdopodobnie jeszcze chwilę wytrzyma, ale w tym momencie zostanie dobity przez kolejną maszynę i został już tylko Never, który będzie walczył na 23, które są na full hubsie. My Revenge zszokowało swojego oponenta i Kappa Team musi uznać gorycz porażki. Takie bitwy lubię. Takie bitwy lubię. Szybkie, gwałtowne i nie, nie pełne chaosu. Słuchajcie, to wszystko było zaplanowane. To było widać dokładnie, co oni robią. Mamy kolejną tutaj bitwę specjalną. I za 3 minuty będzie powtórka. W tym momencie już nie wiem, ile jest. 2 do 2. Tak, natomiast zwróć uwagę jeszcze na jedną rzecz, że drużyna atakująca, czyli My Revenge, ma aż 3 i 3. I prawdopodobnie będziemy mieli wymianę w tym momencie, zauważcie, po stronie drugiego kapa, czyli drugiej bazy, ustawiają się tak, żeby blokować zjazd na E0, żeby czołgi nie mogły podjechać. T32 w tym momencie siedzi na górce, będzie grało w standardowym miejscu na wieżę 5916, siedzi też w krzaczku i duma. W tym momencie już nie duma. Poszedł blind, odłaj mi moju, zlikwidował 5916. Wydumał. Tak. Dostaje w Ciri. Tak. O. Dokładnie, natomiast weź pod uwagę, że Moju zrobił bardzo fajną rzecz. Puścił blinda na miejsce, w którym mógł się znajdować 59-16 i tak się stało. I czy mamy, słuchajcie, w tym mamy wjazd ISów 3 na kapa numer 2, natomiast te 54 chcą
przeatakować z prawej strony, ale chyba nie wiem, czy im się uda. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Mamy już 54, 56, 60% kapa, 40 został reset. Będzie tutaj walka w zwarciu. Będzie walka w zwarciu, słuchajcie. Mamy kolejny reset, ale niestety okupowany przez drużynę broniącą z stratą HP. No tutaj jak wiadomo, nawet ci panowie, to będą musieli zostawić wszystkie maszyny na raz, więc drużyna Kappy będzie miała jeszcze dodatkowy problem, ale widzimy, że co robi Kappa. Kappa ma tutaj duży problem, ponieważ My Revenge wyjeżdża na niego chamsko i w tym momencie zaczyna się dobijanie. Tutaj wszystkie maszyny są objechane. Silas tutaj z Logikiem oraz Neverem będą mieli duży problem, ponieważ mają 5 oponentów na siebie. Natomiast tutaj support jest dosyć skromny, 54 ledwo to się wychyla. Artyleria cały czas jeszcze będzie upała. No tak jak powiedziałem. To jest dosyć ryzykowne zgranie i zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Para z kolei Katawoza, Silasa został sprzedany. Logic cały czas się jeszcze trzyma, ale to wygląda wciąż bardzo źle. Zostanie chyba zaraz dobity albo przez Isa trzeciego Skorpiona, albo bez Ravera. W każdym razie dojeżdża też jest K2 supportująca, ale to jest troszkę za późno. W międzyczasie Logic na 54 padł, Never cały czas Konsa. Pamiętajmy o 44, która w jakiś sposób cały czas jeszcze wspomaga swoich sojuszników z My Revenge, ale Mojo właśnie z 44 teraz trafił Orzeinosa na te 54, dobił to 54, więc już jedna arma tam mniej, która strzela. No i w tym momencie mamy 303, które będą mogły spokojnie sobie pozwolić na wyjazd. Dwa. A już dwa, ale ten jeden z tych dwóch już jest też na oklepany. GG, już tutaj się czyżby panowie poddawali? Wątpię, jeszcze jest troszkę szans, żeby się poklepać. Tutaj jest jeszcze, czemu Maczusz wjeżdża? Maczusz mógłby to z... Widziałeś? Driver trafił z tyłu w ten w wieżyczkę i nie przebił. O matko z córką. Zamiast się zająć tym isem trzecim, powinien tutaj dobijać szybko. Ale tutaj duży fail. Duży fail też jest K2, która koniecznie chciała dobić tutaj isa trzeciego. No szczerze powiedziawszy, spokojnie tutaj jeszcze była szansa, żeby Kappa jak się ogarnęła, to jeszcze by to miała szansę wygrać. Bo oni czekają, aż Moju zastrzeli te 32. Nie, zdecydowanie nie. Tutaj była duża szansa, żeby jeszcze rozklepać go, ale no bardzo Mateusz się uparł na Mario i chciałby dobić tego Isa trzeciego, a gdyby tutaj rozegrał to troszkę bardziej na spokojnie, jeszcze byłby w stanie tutaj coś zdziałać. No ale nic, wyszło jak wyszło. GG, GG, wow, powiem szczerze, nie tego się spodziewałem. Nie no, bitwa bardzo, bardzo fajna, fascynująca wręcz. No i ten pierwszy strzał w 59-16 zapowiadał totalny rozgrom tak naprawdę i porażkę niestety już drużyny Kadawo. Wróć Kadawo, co ja mówię? Już zmęczony jestem. Kappa. No powiem szczerze. W międzyczasie proszę cię, żebyś zmienił team, tak dla twojej informacji. O, wiedziałem. Słuchajcie, dajcie nam 2 minutki, zmienimy sobie teamy i już do was wracamy. Tak, sama bitwa bardzo ciekawa.